Siemka, cześć, witam. Takie potrójne przywitanie na początku odcinka. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Na dzisiejszym odcineczku trochę sobie powiemy o redukcji zwierząt mojej hodowli, ale dowiecie się zaraz, o które dokładnie chodzi. Tylko najpierw sobie damy, bo już tutaj krążą te dinozaury. Damy sobie taką paszę, jak to można nazwać, mieszankę. Tu jest tak, burak pastewny, pietruszka, korzeń, burak, jak widać, czerwony, słonecznik, kukurydza, siemię lniane i witamina H, to jest nasza biotyna na piórka. Damy sobie to tym naszym dinozaurom, chodźcie. Niech sobie zajadają. O. No, jak sobie jedzą, toś tak próbują, gdyż tu bardziej im smakuje ten słonecznik i to siemię niż te inne warzywka. Widzę, że bardziej właśnie w ziarnach wybierają niż... Ale widzę, że im smakuje. O, z tej perspektywy. Także, no nie jest dużo zainteresowania, dostały jedzonko tam, porozsypywały, nudzi im się widocznie. I także no nie są za bardzo głodne, ale myślę, że to rano, to jutro zjedzą, co nie? Wiecie, nie? A jestem też przeziębiony, więc to też nie jest najlepsze do nagrywania filmów. A dawno odcinka nie było, moi drodzy, no i postanowiłem coś nagrać, też byłem chory, czasu nie było, no i też deszcz ciągle, tak, możecie właśnie zauważyć po wybiegu. No, miałem odcinek nagrać wczoraj, ale deszcz padał i nagrywam dzisiaj trochę obeschło. Już nie ma takiego płota, jakie było, no ale jeszcze jest. Trzeba być w kaloszach, bo tutaj właśnie można się utopić. No, no coś tam skubiam, jakieś zainteresowanie małe jest. No, coś tam się podoba, co nie? Panienki? Hello? Może być, czy nie za bardzo? Trzeba też jakieś ładne foteczki popykać. O, żeby... Żeby coś tam na grupę wstawić. Serdecznie Was właśnie na grupkę zapraszam. I co, moi drodzy? Chodzi mi dokładnie o redukcję w stadzie. Przepiórek, redukcja, może bardziej likwidacja niż redukcja. No ale redukcja zwierząt, jak najbardziej, tak to można nazwać. Ale chcę właśnie zlikwidować przepiórki. Dlaczego? No, po pierwsze, no, są to naprawdę, że tak powiem, brudasy. Takie brudasy, że masakra. Przepiórki to naprawdę brudzą gorzej niż naprawdę. Wolałbym mieć, szczerze mówiąc, kaczki w klatce niż przepiórki. Wolałbym mieć 3 kaczki. Ja miałem te kaldaki właśnie w klatce, to mnie brudziły jeszcze przepiórki. Tu miałem je posprzątane dzisiaj. Może nie widać, ale już nasyfiły. I co jeszcze bym chciał do nich dodać? No też nie mam za bardzo czasu. To też jest plus. No też muszę coś już powoli redukować w stadzie zwierząt. Coraz nie musi ich być. Tu coś widzę, że krwawi. Pewnie jakiś kokogucik, coś tam zaczepił. Może pazurem albo czymś. I co? No i właśnie nie mam za bardzo czasu też. Też jest zima, też jak wiecie, muszę kupować trochę zboża. A dzisiaj im sypałem całe karmidło jedzenia, a jest tyle już. Więc no i drodzy, no też te przepiórki jedzą. Tu jest 25 sztuk. W tym chyba 5 albo 6 kogutów. 6 maksymalnie, ile ich tu jest. Bo może być 4-5, na koniec teraz nie pamiętam. No, więc nawet jakby ktoś chciał zakupić, nie ma problemu. Może być z wysyłką, czy tam z odbiorem osobistym. Odbiór osobisty jest tutaj w okolicach Kalisza. Okolicy tu właśnie... Kurczę. Okolicy tu właśnie z Kalmierzy, od Dalanów. W tych okolicach, jak jesteście, to możemy się tu właśnie zgadzać.
przyjedziecie, wybierzecie sobie, które chcecie i weźmiecie. Najlepiej właśnie byłoby wziąć wszystkie, te wtedy cena jest bardziej atrakcyjna dla Was. No, jak ktoś zainteresowany, to proszę właśnie pisać na Messengerze, nie pisać właśnie w komentarzach, jaka cena i tak dalej, bo nie będę wszystkich rozpisywać, tylko osoby subtelnie zainteresowane, proszę pisać. No, te przepiórki są z majowego lęgu, one są, tak, z majowego lęgu dokładnie, czyli mają ile, no, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no, powiedzmy, że ponad prawie te 6 miesięcy, no, ponad 5, prawie 6, no, tak to może byłoby nazwać. No, już tu rozwalają, już wybierają, widać. No, ale widać, że to zainteresowanie jest w miarę fajne. Smakujemy, smakujemy, tak, terenia. Wy też smakuje, nie? Jak pan ci zrobi. Sobotni catering. Sobotnie jest zawsze trochę czasu, więc możemy tu trochę też zaopatrzyć nasze zwierzęta w witaminki. Między innymi króliki właśnie dostały witaminy do wody. Już dostały wczoraj, ale dzisiaj jeszcze zostało mi. W konewce to jeszcze właśnie im podaję. Więc okres jesienno-zimowy już się zaczął. Zimowy jeszcze nie, ale jesienny. Ale ja już czuję zimę. Jak właśnie po moim głosie słychać. No więc zaopatrzajmy nasze zwierzaki w jakieś witaminy. Czy tam w płynie, czy witaminy jakieś świeże. To akurat wszystko, co tutaj mam, to jest z ogrodu mojego. No. Oczywiście mówię tu o tych warzywach. O pietruszce, tych burakach i tak dalej. No. Tutaj zobaczcie, też te lochmony też się tu fajnie nam już zagospodarowały. Już tutaj fajnie chodzą, są te kurki z tymi białymi ogonami. Tu jest jedna jeszcze. O, tu się mylę. I jeszcze chyba po ogrodzie gdzieś chodzą, ale nie wiem. Kurczę, gdzie wy jeszcze jesteście pochowane? Dwie tylko mam. W kurniku by już nosiły jajka, wątpię w to. Ta panienka to się pierzy. Się nam rozbiera za bardzo. Nie. Dzisiaj też właśnie kurnik poświątałem. Ale jeszcze tutaj muszę swoje 5 groszy dorzucić. Brakuje mi dwóch kurek właśnie tych lochmana. Ale gdzieś chyba są na ogrodzie. Tam chyba są gdzieś, nie wiem. No. Już są wtedy widać, że żyją te kury. O, zobaczcie. Widać, że są szczęśliwe, latają. Dzisiaj taki bardziej odcinek odrobię, ale to możecie zobaczyć, maruszki są. Ale to już w następnym odcinku będzie, bo będę właśnie ważyć te belgi. Ale o nich właśnie też będzie kilka słów. Poświęcimy w następnym odcinku, który sobie zaraz nagram, ponieważ miałem go nagrać jako pierwszego, ale mi się waga nie naładowała, a doba jest za krótka dla mnie. Więc postanowiłem pierwszy nagrać ten odcinek i za chwilkę idę po wagę, która mi się naładuje i nagram odcinek o tych właśnie belgach i opublikuję go, tak mi się wydaje, że wtorek najpóźniej będziecie go mieli już na YouTubie. Co jeszcze bym chciał Wam powiedzieć odnośnie, jak jesteśmy już w tematyce drobiu? No nie wiem, nie wiem, chyba wszystko. Aha, będzie budowa. Ogólnie teraz będą odcinki bardziej, częściej spotykane właśnie z drobiu, bo więcej się teraz będzie właśnie w drobiu działo. Już dwa odcinki takie zaplanowane. No, tak to na razie wszystko właśnie wygląda. Tak się topię w tym bagnie. No. Przydałaby się też gleboglizerka, aby wszystko przeorać, chociaż to jest na chwilę tylko, ale zawsze by zresztą dało. Chociaż kury mają dostęp na suchy ogród, tam mogą sobie grzebać, no ale jak zwykle muszą tutaj przesiadywać i mniej więcej tutaj robić. No. I co, moi drodzy, w tym odcinku byłoby to już na tyle, taki odcinek, trochę więcej zagadania, chociaż jak to zawsze u mnie w moim kontencie tak to wygląda. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.